rzeczy z jęczmienia. Wiem, że bałagan jest wielki w moim pokoju, ale nie komentujcie tego. Pamiętacie, że ostatnio no, pokazywałem wam Hulka i Iron Spider i Ironmana i Kapitana Amerykę. 3 miesiące temu to zacząłem kolekcjonować, jakby co. Nie, 4 miesiące temu. No, 4 miesiące temu. A dzisiaj Thor i Czarna Wdowa. Więc, no. Już się bardzo cieszę w ogóle, cieszę się. I jeszcze mamy coś innego jeszcze, co wam za chwilę pokażę. Tylko na razie nie. Pierwsze co certyfikaty pokażę wam. Bo to jest w sumie chyba tak ważne teraz. Bo te certyfikaty są ważne teraz. Widzicie sobie. Thor. The Dark World. Czarna Wdowa. Poczekajcie. Kapitan Ameryka, Winter Soldier. Z takich filmów te stroje oczywiście pochodzą, nie? Widzicie, że dużo much u mnie jest. Boże. Ale... Tak. Coś spadło już? A roboty jakieś. Poczekajcie, to... A to wolniej gdzie włożę, bo... Ten. I teraz... Czarna Wdowa. Jak widzicie, to klasyczna poza. No. I tutaj widzicie, że pod spodem ma Kapitan Amerykę tarczę, nie? Zrobioną? Czy tam narysowaną, nawet nie wiem jak to zrobili. Ale dobra. Szósty numer. Jeszcze jak to odbierałem przed sekundą. To oczywiście było to pomięte całe. Znaczy ta książka Czarnej Wdowy. No widzicie, że pistolety nawet mam w ręce, nawet się z tego nie spodziewałem. Wiem, że jakość może być zła, ale... No. Jeszcze tył pokażę od razu. No i dobrze. Jeszcze Scarlett Johansson. I teraz Chris Hemsworth. A.K.A. Thor. Po prostu... Wow. Nawet fajnie to wygląda. Nie spodziewałem się, że aż taki detail. Chyba najwięcej z tych wszystkich figurek Thor ma detail normalnie. Nawet nie opiszę go całego, ale widzicie, że ma ten Mjolnir. I cały ten pelerynę. O, fajny dotyku nawet. I... Ten Chris Hemsworth, ale widzicie, że to całe złocie jest. No i dobra. Jeszcze zobaczcie sobie. I... Dopiero 3 minuty to trwa. Dobra, na razie sobie dajmy... Dobra, na razie sobie dajmy tu. Tutaj mam taką książkę, że tak powiem. I widzicie, że to pamięta, to poczekajcie chwilę. To chwilę to... Aj, butelka spadła jeszcze przy okazji. Ale i tak, popatrzcie sobie na... Thor. Thor. No i widzicie sobie, że tutaj mówi, że czarny... Czarna Wdowa jest następnym numerem. Zobaczcie sobie jeszcze ich tak naprawdę. Dobra, i Thor tutaj mówią, Czarna Wdowa. Thor, Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Zderzenie dwóch światów. I tutaj mówi, że Czarna Wdowa jest następnym numerem. Więc no. I zanim przejdziemy jeszcze do tego. Jezus Maria, do książki Czarnej Wdowy. To mamy jeszcze to. Marvelowe. Wsadzę za chwilę te wszystkie
te książki. Segregator. To nie wiem, jak się tu wkłada wszystko. Mama to mi za chwilę włoży. Więc... No, widzicie sobie? Nic tu takiego ciekawego. Nie, znaczy nic tu takiego ciekawego nie jest narysowane, ale można sobie tu schować książki, nie? No to. Te. Dobra. I. Dobra. Niech będzie już takie. Nad. No boże. Dobra, widzicie sobie. O Jezus, jak to pamiętam, jest. Czarna Pantera, następny numer. Czarna Wdowa. Scarlett Johansson. Groźne ulice. Dobra, sobie. Czekajcie chwilę. Ale i tak, dajcie łapki w górę sobie. Dajcie łapki w górę, suby i dzwonki. No. I to idzie sobie po kolei teraz. Więc no. A wcześniej były, chyba w tamtym roku były numery inaczej, że w sensie na przykład był Iron Man normalnie, Czarna Wdowa jako drugi numer, a tu jest teraz szósty numer, Czarna Wdowa. I trzeci numer Kapitan Ameryka, tam chyba Thor był czwartym numerem. Ale to teraz inaczej jest, więc no. Ale zobaczymy sobie jeszcze jeden look i pokażę wam to, te książki, co będą w segregatorze. Czarna Doba. Ładny detail na tej figurce, nawet jeszcze nie patrzyłem na tą figurkę jeszcze aż tak, ale widzicie, że ma te pasy i te paski i te inne rzeczy, nie? Tutaj chowa sobie pistolety. Tutaj w ogóle macie to. Czerwony ten pas. I dobra. I teraz Thor. Tutaj będzie o wiele więcej, bo Thor. Boże, jak to fajnie wygląda. Ale to, no. Ale i tak. Widzicie sobie, że Thor tutaj ten. Nawet sobie zobaczmy look na ten Mjolnir. Mjolnir ładnie wygląda. Jeszcze jestem w ogóle zmęczony, bo byłem na siłowni dzisiaj. Ale i tak. Widzicie, że peleryna ładna. One detail ma. I ten strój ogólnie ładnie wygląda po prostu. Najbardziej detailowe jest. A później jak jest Czarna Wdowa, znaczy Czarna Pantera, to pewnie będzie Strange. Coś mi się wydaje, że Doktor Strange będzie... Czy coś takiego. Albo Loki. Nawet nie wiem. Więc... No. W ogóle RIP. Chadwick Boseman, ale... No. I tak. I zobaczcie sobie. No ładnie to, nawet jeszcze sobie zróbmy sobie na ten Mjolnir look. Widzicie sobie, że mnie to wygląda. Jeszcze z bliska Thor. Jeszcze z bliska Czarna Wdowa. To będzie, no. Ale i tak. Do następnej części. Cześć, z tej strony Franek i druga część filmu. Noc już jest w ogóle. Ale i tak. Segregator pokazywałem wam na tej poprzedniej części. A tutaj widzicie na przykład Iron Man, nie? I tu idziemy. I tutaj widzicie wszystko o Iron Manie, nie? I tak do Czarnej Wdowy idzie. Ale tylko wam pokażę szybko, bo... Czemu nie? Iron Man.
Downey, Kapitan Ameryka, Hulk, Spider-Man. Tom Holland, Thor, Czarna Wdowa. Czekajcie, sobie schowam tą książkę, bo nie wiem co to jest, bo tak ciąga bajek. Nie reklamuję D'Agostini na tym filmie, tak jak na każdym filmie. Dam sobie to tu. I tak mamy wszystko na razie. Do następnego odcinka.